Polskie Radio Białystok. Gościem Polskiego Radia Białystok jest wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie premierze. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. W cieniu zmagań olimpijskich w Tokio, ale jednak komentatorzy zauważają gry polityczne wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Co oznacza odwołanie Anny Korneckiej ze stanowiska wiceministra rozwoju, pracy i technologii dla Zjednoczonej Prawicy? Od jakiegoś czasu mówi się nawet o końcu tej koalicji. Nie nazwałbym tego, co się dzieje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, grą. Raczej to jest poważna dyskusja z elementami sporu o to, jak mają wyglądać podatki. Porozumienie zdecydowanie popiera zdecydowaną większość elementów tak zwanego Polskiego Ładu. Natomiast nie możemy się zgodzić na drastyczne podniesienie podatków dla mikro, małych i średnich firm, czy szerzej dla tak zwanej klasy średniej. I tutaj uważamy, że potrzebna jest dosyć głęboka korekta w stosunku do tego, co zaproponowało Ministerstwo Finansów. Mówiła to moja zastępczyni, pani minister Anna Kornecka. Została moim zdaniem w sposób nieuzasadniony zdymisjonowana przez pana premiera Morawieckiego. Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Na ten temat będziemy obradować w ramach zarządu porozumienia w sobotę. Czy wiedział pan o planowanej dymisji pani minister, czy dowiedział się pan już po fakcie i jak pan ocenia podawane przyczyny odwołania? Nie wiedziałem. Chociaż mogłem się tego spodziewać po pewnych wypowiedziach przedstawicieli kancelarii premiera w mediach. Te przyczyny, które są podawane, są całkowicie nieprawdziwe. Dlatego, powiedzmy, że tylko słuchaczom, może wyjaśnijmy. Na przykład rzecznik rządu Piotr Müller mówił o niezadowalającym tempie prac nad kluczowym programem Polskiego Ładu, czyli mieszkania do 70 metrów kwadratowych, którymi pani minister miała się między innymi zajmować. Padają też zarzuty, że pani minister Kornecka nie miała dostatecznej wiedzy na temat Polskiego Ładu. Panie redaktorze, na 10 kluczowych elementów Polskiego Ładu za 3 odpowiedzialna była personalnie pani minister Kornecka i wszystkie 3 dowiozła. Jeżeli ktoś mówi, że ona nie przygotowała projektów, to wystarczy wejść na stronę kancelarii premiera i zobaczyć, że w wykazie prac rządu jest gotowy projekt dotyczący właśnie budowy domów do 70 metrów bez pozwolenia. Jest gotowy. Przygotowany przez panią minister Kornecką i urzędników naszego resortu projekt dotyczący możliwości sięgania po kredyt mieszkaniowy bez gwarancji bankowych jest też gotowy, aczkolwiek nie wpisany jeszcze do wykazu prac rządu, bo leżakujący od wielu tygodni właśnie w kancelarii premiera projekt dotyczący bonów mieszkaniowych. W związku z tym trudno mi brać za dobrą monetę to, co mówią niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. W rzeczywistości pani minister Kornecka padła ofiarą tego, że mówiła to, co myśli, mówiła to, co myślę ja, mówiła to, co głosi porozumienie w sprawach podatkowych. No nie w ten sposób powinno się rozstrzygać dyskusje czy nawet spory wewnątrzkoalicyjne. Czy w związku z odwołaniem pańskiego bliskiego współpracownika rozważa pan dymisję ze stanowiska ministra? Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że Zjednoczona Prawica rozbije się o jedno czy drugie stanowisko. Ja bardzo krytycznie oceniam decyzję o zdymisjonowaniu pani minister Korneckiej, bo ona jest wybitnym fachowcem. Natomiast będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami nie o personaliach, nie o stanowiskach, tylko o programie. Właśnie ja bym chciał znać oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, czy PiS zgadza się na 50-procentowe podwyżki podatków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. No właśnie, co z tymi podatkami jest nie tak? Mówi pan o tym, że będą one zbyt dużym obciążeniem dla polskich przedsiębiorców między innymi. Tak, dlatego że 9-procentowa składka zdrowotna bez możliwości odpisu od podatków oznacza de facto 50-procentowy wzrost obciążeń. Mówię o tych firmach, a to jest zdecydowana większość w Polsce, które prowadzone są w formule tak zwanej jednoosobowej działalności gospodarczej. To nie znaczy, że w tej firmie jest zatrudniona jedna osoba, tylko właściciel jakby personalnie odpowiada za tę firmę. Do tej pory płacił 19% podatków. Teraz miałby płacić 28%. Można się zastanawiać nad podniesieniem podatków w Polsce. Ja nie jestem temu co do zasady przeciwny, ale nie w sposób skokowy, nie w tak szybkim tempie. Firmy mają kredyty, mają swoje inwestycje. Tego typu zmiany powinny być wprowadzane stopniowo.
po szerokich konsultacjach, no między innymi takich konsultacjach jak te, które z przedsiębiorcami odbyłem dzisiaj właśnie tutaj w Białymstoku. Rozumiem, że to jest właśnie postulat porozumienia. To jest postulat porozumienia, ale mamy oczywiście szereg innych uwag. Przedstawimy te propozycje wtedy, kiedy nadejdzie moment konsultacji, czy zakończenie tej fazy konsultacji. Również głos porozumienia w sprawie podatków wybrzmi mocno. Powiedział pan, że o przyszłości Zjednoczonej Prawicy i porozumienia w Zjednoczonej Prawicy macie rozmawiać w sobotę. A jakie zakładacie scenariusze? Panie rektorze, o tym, jakie ja zakładam scenariusze, jako pierwsi dowiedzą się moi koledzy, koleżanki, koledzy z zarządu porozumienia. Byłoby nieuczciwie wobec nich, gdybym zaskakiwał ich poprzez jakieś wypowiedzi medialne. Na pewno zależy nam na tym, żeby Zjednoczona Prawica kontynuowała swoją misję. To jest projekt, który dobrze służył Polsce przez 6 lat i mam nadzieję, że będzie dobrze służył przez kolejne 2 lata, ale w sprawie podatków oczekujemy głębokiego namysłu ze strony naszych koalicjantów. Chciałbym panu przytoczyć wypowiedź pańskiego byłego koalicjanta, kolegi z porozumienia, posła z podlaskiego posła Jacka Żalka, który teraz wstępuje w szeregi tworzącej się partii republikańskiej. On na antenie Polskiego Radia Białystok bodajże w czerwcu wypowiedział takie oto słowa. Część polityków porozumienia w momencie, kiedy Jarosław Gowin podejmie wreszcie decyzję o opuszczeniu obozu Zjednoczonej Prawicy, opuści go i myślę, że chodzi o posłów. Jeżeli chodzi o posłów, to przynajmniej ponad połowa zostanie w obozie Zjednoczonej Prawicy i zapraszamy ich wtedy do współpracy, czyli do współpracy z Partią Republikańską. A jeżeli chodzi o struktury, to myślę, że zdecydowana większość tych działaczy struktur lokalnych nie zdecyduje się na to, żeby startować z list PSL-u albo Hołowni. Tak poseł Żalek wiązał pana z tymi ugrupowaniami. Zakładam, że Jarosław Gowin będzie startował z jakiegoś niszowego ugrupowania poniżej procenta i nie przekroczy progu. Pan poseł Żalek został wyrzucony z porozumienia za nielojalność. Nie chcę teraz komentować jego słów. Mogę tylko przypomnieć, że on sam zawsze opowiadał się za niskimi podatkami. No, ciekaw jestem, jak będzie w takim razie głosował za rozwiązaniami zaproponowanymi przez Ministerstwo Finansów. Rozumiem, że taka przyszłość porozumieniu nie grozi. Porozumienie chce pozostać częścią Zjednoczonej Prawicy, ale jeżeli zostaniemy z koalicji rządowej wypchnięci, to jako lider partii zobowiązałem się wobec członków i sympatyków porozumienia, że zbuduję alternatywny scenariusz centroprawicowy. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. 5000 zł jako wicepremier i 5000 jako minister, łącznie 10000 zł, taka podwyżka przysługuje panu od sierpnia. 40% wzrost wynagrodzeń, to wiele grup społecznych byłoby zadowolonych albo mogłoby wręcz pomarzyć o takich podwyżkach. Przyznam panie dyrektorze, że nie wiem jaka jest skala tych przewidzianych podwyżek, ale na pewno nie taka jak pan redaktor powiedział. Natomiast trudno być sędzią we własnej sprawie. Ja nie mam wątpliwości co do dwóch rzeczy, że więcej powinni zarabiać samorządowcy i więcej powinni zarabiać wiceministrowie. Tacy właśnie jak pani minister Anna Kornecka, znakomity prawnik, wybitny specjalista od prawa budowlanego. Jeżeli chcemy mieć dobrze rządzone państwo, to my ministrowie, mówię o nas politykach, niekoniecznie musimy zarabiać więcej. Natomiast eksperci, którzy przychodzą do rządu albo włodarze, ojcowie, matki tych małych polskich ojczyzn, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci w miast nie powinni zarabiać znacznie mniej niż podlegli im urzędnicy. Prezydent Andrzej Duda mówił o urealnieniu wynagrodzeń polityków i wysokich rangą urzędników i wydaje się to jak najbardziej logiczne, tylko proszę powiedzieć, czy czas wprowadzania tych podwyżek jest akurat odpowiedni. Pandemia nie minęła, wiele osób boryka się jeszcze z jej skutkami. Oczywiście między innymi dlatego ja podkreślam, że polskie firmy, które często bardzo z ogromnymi trudnościami przechodzą przez czas pandemii, nie powinny być obarczane dodatkowymi, w każdym razie wysokimi dodatkowymi podatkami. Natomiast jeżeli chodzi o zarobki polityków, tutaj potrzebna jest społeczna debata. Zobaczymy, jakie będzie dostrzeżenie. Co dalej z podatkami w ramach programu Polski Ład i co ze Zjednoczoną Prawicą i z porozumieniem, dowiemy się o tym już w najbliższy weekend. Dziękuję panie premierze za to. Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Polskie Radio Białystok.